kino jest dla mnie częścią mojego życia, no po prostu. Kino jest spotkaniem, jest inspiracją. Dla mnie kino jest takim momentem wejścia w świat marzeń trochę, inspiracji, spotkania z samym sobą. Kino kocham, oglądam wszystko co mogę, mam zaległości, ale myślę, że tak, że kino to przede wszystkim jest moja pasja. Kino to dla mnie nie rozrywka, tylko rzeczywiście coś, co porywa, coś, co sprawia, że przez najbliższych, nie wiem, kilkanaście przynajmniej godzin albo i czasami dni myślę o tym, o czym był film, i te emocje są najważniejsze. Kino to faktycznie chyba są emocje i ja tego szukam w kinie, też jako widz, nie tylko jako aktor. Kino jest jednym z najintymniejszych miejsc, miejscem takim bezpiecznym i zarazem niebezpiecznym. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie możemy się naprawdę nad sobą zastanowić, kiedy możemy przeżyć rzeczy, które nigdy nas nie spotkają w takich bezpiecznych, komfortowych warunkach. Kiedyś jako młody chłopak, który jeszcze nie myślał o aktorstwie, no, siedziałem w kinie i były takie zakomuny dyskusyjne, kluby filmowe. Nie wychodziliśmy po prostu z tego kina. Oglądaliśmy wszystko, klasykę, jakieś nowości. No, to jest część życia na pewno, sposób na życie też.